Witam kochani, serdecznie witam do spaceru. Zapraszam. Czas się przejść. Popatrzę, co się dzieje. Może nie będziecie mnie słyszeć za dobrze. Wieje niesamowicie nad oceanem. Ale chcę, żebyście się zrelaksowali. I wyluzowali, ktoś tam rzucił krzesło. Aj, kochani, uśmiech na twarzy i spacerujemy. Jak mnie nie słyszycie, nic nie szkodzi. Nie chodzi o mój głos, nie chodzi o to, co mam tutaj powiedzieć, bo wcale nie chcę wielkiego nic mówić. Tu chodzi o to, żeby przestać myśleć, a głęboko oddychać. Głęboko oddychać. Poczuć bardziej niż rozważać i analizować. Chodzą, śmieją się, albo czytają książki, różne rzeczy robią, ale robią to, co przyjemne i to, co kochają robić, to najważniejsze. Kilka głębokich oddechów nosem, wyrzucić ustami. Tu patrzę samochód, jaki fajny ma dach. Oczywiście kabriolet. Tak, piękne domy. Uwielbiam tę miejscowość. Jesteśmy w Spring Lake, New Jersey. No i jest już chłodniej, dzisiaj jest chłodniej, ale tutaj szczególnie nad oceanem, ponieważ wiatr od oceanu. Kiedy temperatury nie są wysokie, to ten wietrzyk już nie jest taki chłodny, taki przyjemniutki. Sweterki już, czy długie spodenki, czapeczki itd. itp. Ale powietrze jest bardzo świeże. No to właśnie chodzi. Oddychać świeżym powietrzem. Być na łonie natury. Chodzić, biegać. Z kim fajnie się chodzi. Albo samej samemu, jak ja. Relaks. Kochani, relaks. Tam się już Państwo widać zwijają. No tak, bo to już zaraz będzie pora obiadowa w Stanach, kolacyjna. W polskim rozumieniu. Chmury są piękne. Idziemy w drugą stronę, patrząc oczywiście nie na samochody parking, tylko na to, co dzieje się po drugiej stronie. Zaraz przejdę, kiedy ta pani przejdzie, bo nie jesteśmy w Anglii, tu obowiązuje ruch prawostronny, więc nie chcę nikomu zachodzić drogi. A teraz nikogo na widnokręgu, aż na widnokręgu widzę, więc daleko. Tam jakaś łódź. Wow. Jechałam na
a raczej no, płynęłam na łodzi na takich wodach, to wiem jak to nieprzyjemnie, jak tak rzucę cały czas. No fajnie, fajnie, kochani. Tak, ten filmik jest dla tych, którzy chcą sobie pospacerować ze mną nad wodą, na łonie przyrody. Wirtualnie możecie sobie pooddychać, popatrzeć na ocean. Nawet na mnie, na tym piachu. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno szumiało wam i to będzie nieprzyjemne, ale prawda jest taka, że wieje mnie, nawet bardzo wieje. Tam niektórzy widzą, próbują surfing robić, surferzy. Ale nieduże. Kto lubi surfować, to mu tam nic nie przeszkadza. To tak jak mówią, że złej tańcownicy przeszkadza nawet rąbek spódnicy. Taki tutaj dobry surfer, już on tam znajdzie sobie fale. A jak wieje, to i fale, ale te fale nie są duże. Patrzę, że już mamy napisy w hiszpańskim. Kto by pomyślał? Może chodzi o to, żeby się nie wymówili, że nie rozumieją. Napisane i koniec. Może to właśnie dla tych, którzy najmniej rozumieją pewne rzeczy, więc się im pisze bardzo dobrze. Nie ma jak to, słuchajcie, informacja. Nie ma jak to informacja. No, troszeczkę pokazuję wam, bo chodzi tylko o to, żebyście absolutnie nie myśleli o niczym. Słuchali, patrzyli i relaks. Wyluzowanie kompletne. Choćby przez, tutaj jest 8 minutek, zaraz będzie 9. No właśnie. Wyluzować, wyluzować, kochani. Wszystko będzie dobrze. Okej. Dalej będę szła szybciej sama. A więc buziaczki. I pa, pa.